Nie, no brak chyba konsekwencji. Faktycznie graliśmy w sześciu. Mieliśmy plan. Niska obrona, dużo sytuacji z kontry. Musimy sobie stwarzać. Nie wiem, zagrało, nie wiem, siły. Brak zaangażowania był widoczny u chłopaków i nie można tego im zabrać. No ale zabrakło gdzieś w końcówce Wilanów strzeli na bramkę, no ten 2-2 to taki kuriozum, powinni może wcześniej strzelić. No, takie bramki tracimy w tym sezonie, no jak tracimy 4 bramki u siebie, no to już przegrywamy z taką drużyną. No Wilanów tutaj nas nie zaskoczył niczym wielkim. No ale to nas wystarcza no, w tym sezonie i trzeba się z tym pogodzić i przyjąć do wiadomości. Już nudzi się tak naprawdę mówienie ciągle tego samego, bo każdy mecz w teorii wygląda tak samo, że gramy nieźle. Dajemy radę w obronie, tworzymy sobie sytuację, okej, może nie z pozycyjnego, ale z kontrataków i na szczęście dzisiaj wykorzystaliśmy dwie nie tak jak poprzednio, natomiast no, gubimy gdzieś tam krycie, rozpoczyna się druga połowa, od razu pierwsza sytuacja, bramka, nie doskakujemy odpowiednio, nie ma wślizgu, odpowiedniej presji na piłkę i kończy się jak kończy. Przeciwnik dostaje wiatr w żagle, strzela drugą bramkę, my chyba za mało odważnie w ataku, żeby dalej zagrażać bramce, a bardziej chyba, żeby bronić wyniku. No i tak to się kończy, jeżeli nie chcesz atakować, a chcesz bronić wyniku, to przeciwnik nabiera więcej odwagi i jest jak jest. No, strzelają na 3-2, a my nie potrafiliśmy kolejnej dołożyć, nawet próbując grę w przewadze. Przykro, bardzo, bardzo to jest przykre, bo włożyliśmy w ten mecz bardzo dużo energii, bardzo dużo siły i wierzyliśmy naprawdę w te zwycięstwo. Fajnie, bo młodzi kibice do nas przyszli nam pokibicować. Wiemy, że nie tak łatwo się kibicuje tym, którzy przegrywają. Tym bardziej chcieliśmy dać trochę wytchnienia tym, którzy są zawsze z nami. Trudno, no. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby kolejne 8 kolejek. To już jest w rękach i nogach moich zawodników, bo oni zawsze twierdzą, że jak na nich krzyczę, to sobie z tym nie radzą, więc postanowiliśmy, że oni muszą wziąć swój los we własne nogi. Faktycznie fantastyczny gol na 2-1 Żana, który mieliśmy takie rozegranie przygotowane, wykończył je wyśmienicie. Myślę, że będzie kandydować do bramki kolejki. Natomiast na pewno nie wyszliśmy na pierwszą połowę, natomiast drugi podjęliśmy bardzo mocną walkę. Prowadziliśmy grę, natomiast należą się wielkie gratulacje dla zespołu gospodarzy, dla Jagiellonii. Życzę Wam, żebyście mieli głowy cały czas do góry, bo póki piłka w grze, to nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy. A nawet jak coś złego, to pamiętajcie, że powrót jest w Waszych rękach, głowach i nogach i Wy możecie to zrobić, a spuszczając ją w dół i poddając się, to niestety wtedy się przegrywa. My dzisiaj podnieśliśmy tą głowę w drugiej połowie, zagraliśmy tak, jak chcieliśmy, przygotowaliśmy się na ten mecz, wiedzieliśmy, że będzie bardzo zacięty, wiedzieliśmy, że Jaga nie ma nic do stracenia, oprócz tego, żeby udowodnić, że są lepsi od nas i że należy im się ta ekstraklasa. Mecz walki, zresztą można się było tego spodziewać, że Jagiellonii walczy o życie, pewnie jeden z, tak patrząc na tabelę, pewnie jeden z ostatnich momentów dla nich, żeby się obudzić i jeszcze powalczyć o to utrzymanie. No, a dla nas mecz z gatunku tych, które po prostu trzeba wygrać i pójść dalej, jeśli chcemy faktycznie to, co cały czas mówimy, dogonić tą ósemkę. Udało się, pokazaliśmy charakter, mimo nawet jak nie szło, czegoś brakowało, zwłaszcza w pierwszej połowie, gdzie bramki po prostu przystaliśmy. To w drugiej wyszliśmy, Żan zdjął pajęczynę, napędził nas, mecz kozak, także szapoba dla niego. Cieszy wygrana, cieszą 3 punkty, cieszy zwycięstwo. Mówię, teraz mamy rekord, więc wiadomo, że ciężko, natomiast zaraz, nawet nie, wcześniej jest Puchar, Akademickie Mistrzostwa Polski, potem derby, 3 mecze z Beniaminkami, także dla nas bardzo intensywny terminarz, natomiast też bardzo ważny to będzie okres, który determinuje to, jak ten sezon się zakończy dla nas.